Cześć, tu Grania. Zapraszam na kolejny odcinek wyzwania Not Sober of The Sims 4. W ostatnim odcinku moi simowie starali się o dziecko i nasza Marietka na szczęście udało się, że jest w ciąży. Dzisiaj mamy weekend, więc taki dosyć luźny dzień. Przegrałam sobie tu tutaj tylko z moimi simami jeden dzień. Wczoraj byli na randce i w sumie ta randka wyszła spoko. W ostatnim odcinku wspominałam o tym, że troszeczkę zmieniamy harmonogram, bo jednak w najbliższych odcinkach, odcinkach będziemy przegrywać tylko jeden dzień simowy, a nie dwa tak jak to było ostatnio, ale dzięki temu odcinki być może uda się, żeby po prostu były częściej. Moi drodzy, jak widać, oczywiście ma, nasza Marietka już wstała. Nie zrobiłam tutaj jeszcze remontu łazienki, choć chciałam, ale moi drodzy, już widać po, po naszej Marietce, że jest w ciąży. My nawet testu ciążowego w sumie nie robiliśmy, bo wczoraj, jak oni poszli sobie na randkę, bo był Dzień Miłości, to w sumie to samo wyszło, że ona się dowiedziała, że jest w ciąży i oznajmiła to od razu Alanowi, który chyba się ucieszył. Ale tak, chciałam powiedzieć, że w domku nastąpiły dosyć spore zmiany i myślę, że można to już zauważyć, nawet będąc w kuchni. Zaraz wam to wszystko pokażę, tylko tyle tylko dopilnuję, żeby Marietka sobie tutaj coś zjadła. Przepraszam, że za, za moje gadanie dzisiaj, ale mam. Jestem chora, mam zawolone gardło, ale dzięki temu miałam dzień wolny i mogłam pograć. To był wspaniały dzień, pomimo tego, że gardło mnie boli. Wczoraj Marietka przygotowała tutaj takie przepyszne ciasteczka w kształcie serduszek, bo była flirciarska, był flirciarski nastrój, był Dzień Miłości jakoś tak wszystko się udało. Myślę, że coraz lepiej będzie mi szło to granie w Simsy 4. Co tam ta reszta robi? Reszta to tam jeszcze sobie śpiba ona się obudziła za wcześnie, bo ona była głodna. Ale słuchajcie, zmieniliśmy tutaj. Od czego ja mam zacząć to pokazywać? Bo chyba z, z pokażę to szybko. Kuchnia ostatnio się zmieniła, ale już o tym powiedziałam. Ale chciałam troszeczkę zmniejszyć ten salon i popatrzcie, o dziecko, już ty nasz Rudolfik, gdzie będziesz miał rodzeństwo, kochanie. No, uda się, tak, 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 my w ogóle z tobą mamy mało kontaktu, bo moi simowie chodzą cały czas do pracy, on w żłobku siedzi tylko cały czas. Przeniosłam tutaj to, to wiecie, to, to ten kącik, ten, jajku, jak ja gadam ostatnio, ten kącik salonowy przeniosłam tutaj, bo on był wcześniej dopasowany do tamtej ściany, ale już mówię, co ja tam zrobiłam i wydaje mi się, że jest lepiej, bo ja lubię ciasnotę, ja lubię takie mniejsze przestrzenie i Zaczynam się tu czuć bardziej komfortowo niż wcześniej. Aczkolwiek to nieskończone, no bo jak widać nie mieliśmy tyle pieniędzy, ile potrzeba było, żeby zrobić wszystko, na co miałam ochotę. Więc no, to tak wygląda, tak jak wcześniej tylko jest zmniejszone. myślałam o tym, żeby posadzić jakieś roślinki jeszcze tutaj, a, ale kurczę, no już nie zdążyłam. Dobra, nieważne. Ale jak pokazujemy od salonu strony, no to tutaj, moi drodzy, zrobiłam taki, a może ja tak przejdę, przejdę na tabie. Ja nie wiem, jak to jest lepiej oglądać. Ja lubię takie się na tabie ogląda. O i popatrzmy, że w sumie no salon, tutaj mamy korytarz i tutaj jeszcze nic nie ma, ale to wszystko dlatego, że nie mamy pieniędzy e, tutaj w, y, naprzeciwko mamy łazienkę tą właśnie, z której wychodziła Marietka a tutaj mamy kolejną łazienkę, która będzie to znaczy, która jeszcze nie jest łazienką na razie są tylko wstawione drzwi, ale tutaj będzie łazienka w przyszłości i na razie zostawiłam tutaj, ojejku, jakieś tu widzę ten blok na dole Zostawiłam tutaj t, ten kącik, taki wiecie, ten, ten, ten do Co tu się mi dzieje? No, za mało przestrzeni. Kącik do szachów tutaj zostawiam. Nieważne, wychodzimy stąd, bo to pomieszczenie jest bez sensu. I ono zostało tutaj po prostu tak zostało. O, tutaj tam się idzie do sypialni, to tu już można to kojarzyć. A tam nie ma drzwi. Nie, nie, nie. Tu są drzwi wejściowe, tak to w miarę odgrodziłam za dużo korytarzy, ale myślę, że. Będzie okej, okay, bo potem postawiamy tutaj jakieś praktyczne rzeczy. Tutaj jak wiemy jest pokój Rudolfa, już na chwilkę sobie tutaj wejdziemy. Jest tu fajnie i jest ciemno. I tutaj nic nie zmieniałam. Ostatnim, w ostatnim odcinku powiedziałam, że ten pokój, który pokój, ten mały pokój, który jest tutaj i jest teoretycznie zostawiony dla przyszłego dziecka, chociaż też nie wiadomo, czy będzie chłopak, czy dziewczyna, ale naprawdę ja chcę mieć niespodziankę, chociaż wolałabym dziewczynkę. Bo gdyby były chłopaki, dwa chłopaki, to oni mogliby mieć pokój razem, nie? Więc ale jak będą dwa chłopaki, to się będziemy jeszcze o trzecie dziecko starać, żeby było dziewczynka, bo ja tak sobie ostatnio pomyślałam, że przecież skoro w kolejnym pokoleniu można mieć tylko jedno dziecko i jak wtedy nam się trafi chłopak, no to będę musiała na 100% grać chłopakiem i mi tam nie przeszkadza granie chłopakami, ale ja wolę dziewczyny, no. Więc no, tutaj w miarę możliwości się postaramy o tą dziewczynkę, dziedziczkę, a no, w następnym pokoleniu to już nie wiadomo, co to będzie, jak będzie chłopak, to trzeba będzie grać w chłopakiem, bo dziecko osoby z pokolenia rudego, różanego, będzie jedno i ono będzie musiało być dziedzicem. Postawiłam, przepraszam, że ciemno w ogóle tu są niedorobione ściany, a ja się zajęłam innymi rzeczami, zamiast tutaj na chwilę jejku, jak ja szybko gadam. Na chwilkę zrobiłam tutaj taką siłownię, bo chciałabym, żeby Alan schudł, aczkolwiek ja ostatnio to tak przez chwilkę pokazywałam, ale dodałam im tutaj worek treningowy, bo moi simowie czasami chodzą tacy w rozścieczeni, tacy źlina, coś, że im coś w życiu nie wychodzi. No i można sobie spuścić parę na worku treningowym, i to jest bardzo przydatna rzecz w domu. O, i popatrzcie, właśnie w taki sposób się teraz wchodzi do salonu, będę musiała rozplanować ten korytarz, ale myślę, że to nie będzie problem aczkolwiek za dużo tych korytarzy trochę tutaj, ale już teraz tego nie zmienię, ale, 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 moi drodzy, zrobiłam tutaj kolejne pomieszczenie, bo nasz Alan taki biedny był ostatnio, i on ten stary komputer jakiś do, miał do pisania tych swoich e, książek, e, który komputer, który dostał na początku w pracy i takim biurko miał brzydkie w tym pokoju w tej sypialni. Ja stwierdziłam, że i tak siłownie będziemy, jak się dziecko urodzi, potem przenosić do za jakieś Czas właśnie do sypialni, a Alan, jako twórca, który ostatnio nie dostał żadnego awansu na zachętę, dostał taki pokój, pokój twórczości, pokój twórczości pisarskiej, który też jeszcze nie jest tutaj wykończony, jak widać, bo z boku tutaj nic nie ma. Tutaj będzie jakiś fotelik, jakieś półki na książki, ale zrobiliśmy mu takie biurko i myślę, że pan Alan będzie zadowolony i zacznie pisać książki, które zaczną przynosić nam wspaniałe dochody, aby utrzymać to wielkie mieszkanie, które sporo nas kosztuje, a ja wywalam masę hajsu na te bibeloty, no ludzie, ja muszę mieć pierdyliard bibelotów, no to przecież bez bibelotów żyć się nie da i tych ozdobników i w ogóle, ale podoba mi się to miejsce, naprawdę mi się podoba i tutaj przymykliśmy zamiast mięty taki kolor alanowy, trochę pomarańczowo-czerwony myślę, że fajnie to wygląda no i ten, jeszcze nie sprawdzałam, bo to łóżko łóżko, co ja gadam, bo to biurko jest łączone z takich ale ten tap mnie wkurza. No, ludzie, to łóżko, łóżko, to biurko jest łączone z takich trzech elementów i one. Co no jest zaraz, ja raz, zaraz, zaraz dostanę jakieś cholery. To, to biurko jest łączone z trzech elementów, które troszeczkę na siebie nachodzą, ale myślę, że spoko będzie działać. Aczkolwiek Alan jeszcze tu nie siadał, bo robiliśmy to wszystko w nocy, więc to jest nowość. No i to jest tyle, jeśli chodzi o zmiany w domku. Tak. Marietka, jesteś ciasteczka. My Alana musimy dzisiaj przypilnować, żeby on pisał te książki, bo on ostatnio już wysłał kolejne książki do publikacji. Mi trochę tam dostajemy tych tantiemów, ale jak na wystawne życie moich simów, którzy są materialistami i snobami, no to, to jest troszeczkę jednak za mało. Musimy mieć więcej. Marietta dobrze zarabia. Ona w ogóle przez kosmitów została już drugi raz porwana, ale to porwanie przez kosmitów... Wiecie co? Szkoda, że te kosmiczne ciąże są tylko u mężczyzn z tego właśnie, co doczytałam. To byśmy mieli kosmite. Właśnie ciekawe, jakby to było, jakby grać w kolejnym pokoleniu na przykład kosmitom, ale on, niby, on by nie mógł, czy nie mogła mieć rudych włosów, bo z tego, co wiem, to są łysi, ale ja, moi drodzy, naprawdę muszę tutaj dużo doczytywać sobie, bo ja nie znam Simsów 4, tak jak już mówiłam wcześniej. Jeśli jeśli chodzi o roślinki, to chyba musimy kupić jakieś nasiona, i chyba my to teraz zrobimy. Kup nasiona. Ale czy ja na przykład tu jest. Jak to się robi? Bo tu jest do hodowli owoców potrzebuję, bo ja potrzebuję banana. A gdzie ja tego banana mam kupić? A czy są sklepy spożywcze w Simsach 3? Może pojedziemy sobie dzisiaj na chwilkę na zakupy na promenadę Magdoli, bo tam mamy bardzo fajne sklepy postawione. Aczkolwiek bardzo przepraszam, ja tego nie sprawdziłam. Ja nie wiem, czy tak można sobie kupować owoce i warzywa tak jak w Simsach 3. Dobra, można posadzić banany, będziemy mieli. Tylko właśnie czy banan nam wyrośnie. Banan i jabłko. No właśnie my tego dokładnie tego potrzebujemy, aczkolwiek naprawdę nie wiem, bo to chyba nam nie wyrośnie tutaj tak w mieszkaniu, mieć ban palmę bananową i jabłoń, <grywa> ale, ale wiecie co, spróbujmy. Ostatnio robiłam w laboratorium, dzisiaj nie idziemy do pracy, ale ostatnio w laboratorium robiłam taki mały remont tej, tego miejsca, gdzie są tej, tej szklarni, gdzie są właściwie te wszystkie rośliny które my potrzebujemy czasami do sporządzania tych eliksirów czy tam mikstur, czy jak to tam się nazywa. I ja chciałam, żeby skoro ona może wydawać polecenia pracownikom, to żeby ona zasiała tam różne właśnie rzeczy, które mogą nam się przydać w przyszłości i potem byśmy tylko mówili tym ludziom, żeby nie wykiełkowała. Ona nie wykiełkowała i to też tutaj nie wykiełkuje, co nie to samo, to w domu nie można. Dobra, zostaw to. Nie można tego w domu robić. Ja bądź też nie. I my to samo próbowaliśmy robić w pracy i to nie wyszło. Czemu? na zewnątrz? Nie zadziała to tak, jak, to tak, jak chciałam i tak, jak myślałam, ale trudno, nie rozgadzamy. Dojmy się nasz e, mały Rudolf tutaj już korzysta z nocniczka. Alanie, jak ty się czujesz beznadziejnie. On by chciał tutaj... Co ty byś chciał? Czytać coś. Może ty byś wziął jakąś książkę, bo my pójdziemy na miasto, ale chciałabym także, żeby z miasto Jedź serduszka, Alanie. Także, aby... Z nami poszła dzisiaj na miasto jego siostra i weźmiemy ją ze sobą, bo ona przecież. Ona przecież nie poznała chyba jeszcze Rudolfa Małego, czy poznała. nie, poznała przecież, by była na święta, nie pamiętam. Marietta została ukarana. czemu my cały czas dostajemy kary z tym oszczędzaniem wody? My mamy dziecko, my nie jesteśmy w stanie oszczędzać wody tak, jak jest to być może wymagane. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żebyśmy nie dostawali tych kar. Czy wy też dostajecie cały czas kary? jak zużywacie wodę w normalnych ilościach, a nie w jakiś mikro. Przecież mamy dziecko, trzeba pranie... Ojejku, pranie jeszcze trzeba zrobić. Dobra, nieważne, już tutaj ogarnę moich simów z praniem i będziemy się wybierali na miasto. Ej, wiecie co, podoba mi się teraz ten rozkład tych pomieszczeń, że one są takie troszeczkę mniejsze, na szczęście. A, i nie powiedziałam tego w ogóle, że w tamtej wnęce chciałabym postawić w przyszłości kominek, ale nie starczyło nam pieniędzy, bo na taki kominek trzeba mieć... Bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Dobra, dzisiaj jest chłodno. Jejku, Alan, jaki ty masz brzuszek? Czemu ty masz taki brzuszek? Dzisiaj jest chłodno, więc ubrałam go w ten fantastyczny pulover w kwiatki, który mu super pasuje i idziemy na miasto. A, chciałam do oazy zdrój, ale właśnie na chwilę do tej promenady Magnoli, zobaczymy, czy w tych sklepach paszy. A może w ogóle tutaj spędzimy czas? A nie, ja chciałam jednak tutaj, bo ja też myślałam, że w ogóle ogólnie w wolnym czasie gdzieś jakieś te kamienie, metale poszukałam. Bo to, co przekupujemy w pracy, tam cały czas nie mogę znaleźć tych wyjątkowych metali, a to jest nam potrzebne do ostatniego wynalazku. To jest Bakery Boutique Supermarket. Ja powiem wam szczerze, że ja nawet nie pamiętam, jak to wygląda, bo to jest oczywiście stawiane z galerii, ale może tam będą banany, a może my powinniśmy na jarmark w Lynchwick pojechać, żeby mieć te, mieć te banany, bo to jest naprawdę nam potrzebne do eliksiru. Ja już tak się teraz skupiam na tej pracy, chociaż Marietka jest już na wysokim poziomie kariery, ale ostatni wynalazek potrzebny będzie nam do skontaktowania Kontaktowania się tudzież wystartowania na planetę Sixam, żeby zobaczyć kosmitów, aczkolwiek nie ma tego w wyzwaniu, ale ja bym bardzo chciała to zobaczyć i bardzo bym chciała to jakoś uzyskać. Ej, w ogóle fajny, fajny sklep. Czemu tu naprawdę nie ma sprzedawców? Czy jest za wcześnie? Ej, co mi ostatnio się dzia nie dziadzia, że to jest co? I nie, tam wszystko co stawiam to nie ma sprzedawców? Można coś kupić? Co to za sklep z pupy, trąbki, no? Nie można tu nic. No i nic nie porobimy, ludzie, no. Zastawienie tantiem. O, dobra, wysłaliśmy kolejne książki właśnie do publikacji. Dzień Rosy. Cały czas ta jedna książka jest najbardziej... Nie, wiedziałam, że to będzie hit. Alan napisał smutną książkę pod tytułem Bo jestem rudy. I za to dostaje dziennie 179. Wow, to elegancko. Alanie, musisz napisać więcej książek. A co to jest za supermarket, który nie działa? Ja potrzebuję tylko i wyłącznie banana. Ale sklep. Tu jest zaznaczone jako sklep przecież. Anika, czego chcesz? A, ona znowu sobie z kimś randkuje. Randkuj sobie kobito, będziesz miała kolejne dzieci. To jest twoja sprawa. Dobra, mamy tego młodego, ale dobra, musimy stąd uciekać, bo powaliło mi się tu wszystko. Nic nie działa. Czemu to nie działa? Czemu to nie można nic kupić? Jedziemy gdzieś indziej. A dziś... Ej, była z nami siostra Alana. No tak, a ona nam uciekła i nawet na liście nie mamy. Genialnie. A może Alanem spróbujemy? No jest, tak, idziemy, trzeba z nią chociaż pogadać tutaj, tutaj nie będzie bananów i tu też nie będzie bananów, U, ale mi szkoda ludzie, nie dobra ja się uparłam, ja chcę banana, jadę do tego, Hanford on Bagley. O który jest otwarty ten, tutaj cały ten, 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 ten? Nie pasuje mi ta rozgrywka, żebyśmy w ogóle do takiego miejsca jeździli w tej rozgrywce, bo najbardziej mi pasuje to nasze San Meishuno, ale no ale jak w graszcy Simpson? No, trzeba wszystko się nie jest w stanie zmieścić w tym jednym mieście. Kupuj przedmioty w sklepie spożywczym, Chodź Marietka, ty tutaj pasujesz jak jak nic, kompletnie nie, ale dobra. Tutaj przebrałam naszą panią Valerie ostatnio, ale ten poprosił o zostanie udzielającą ślubu. Przecież my jeszcze mamy ślub na głowie. No właśnie, ale musimy chyba przełożyć troszeczkę ten ślub na to, jak się dziecko urodzi, bo o, chwal strój i tyle. W ogóle chciałabym, żebyście wy sobie tutaj pogadali. I czy my będziemy mieli banana? Ja potrzebuję po prostu banana i jabłko. Tylko to nie są nasiona, to już serio, serio, serio. A może my musimy poczekać na lato? Że musimy poczekać na lato? no ale jakoś cytryna jest no dobra, ale może by spróbujemy uzadeckiej która zmieniła kolor skóry aha, to tam będą nasiona uzadeckie, nie, bo to nie będzie warzywniak dobra, ale szybko sobie jeszcze to sprawdzimy i idziemy stąd i już tam sobie spokój z tymi bananami walić banany, aczkolwiek nie no, są nam potrzebne, jest banan i w ogóle ten banan wcale nie był nam potrzebny do tego wynalazku, tylko do jednego takiego powiększającego specyfiku eliksiru do picia i tam był potrzebny banan, Weźmy od razu dwa, i jabłko. Nie ma, ale trudno. Trudno, trudno, trudno. Pani Zatecko, czemu pani Ew. zmieniła kolor skóry? To jest bardzo ciekawe. Dobra, moi drodzy, jedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać, czyli w miejsce rekreacyjne. No dobra, ale to mi się wydaje, że jest w miarę tak, mm, jeśli chodzi o stylistykę miejsca, to tak trochę bliżej tego San Maishu, no bo coś tam są takie, no, duże budynki w ogóle, a to Henforth on -Begli w ogóle kompletnie nie pasuje, ale chociaż zrobiliśmy jednego banana. A tu ciemno jak nie wiem, ale popatrzcie, postawiłam tutaj takie dosyć fajne miejsce. Właśnie tutaj można kupić coś, coś siać, uczyć się ogrodnictwa. Fajne, podobają mi się te parcele, właśnie w których można sobie w jakiś sposób taki dosyć ciekawy i fajny spędzać czas. Wygląda to dosyć ładnie moim zdaniem, aczkolwiek oczywiście e, ostatnio cały czas mi w Simsach 4 pada deszcz i ja nie mam kompletnie na to wpływu. Kiedy ta wiosna, kiedy ta... A, to my jutro mamy lato! Tutaj co my tu mamy? I znowu tu nie ma Simów, albo oni się zaraz sami wygenerują. Nie no, są. W ogóle popatrzcie, jak bardzo ciekawie jest zrobiony tutaj dach i myślę, że wygląda to naprawdę spoko. Tylko czy tu można coś zjeść? My w ogóle jesteśmy z naszym dzieckiem. Dobra, ja już myślałam, że ten nasz młody znów tutaj gdzieś nam uciekł do żłobka, ale nie. Trzeba go nauczyć, żeby tak nie robił. Ala, nie weź sobie zamów tutaj jedzenie, bo wy jesteście troszeczkę głodni. Świerszczę Świercze z popcornem? No to, no to to to, 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 tego to ja jeszcze nie widziałam w simsach. Marietka, idź, dyscyplinować to nasze dziecko. Zobaczymy, właśnie. Ja chciałabym, żeby, żebyśmy też troszeczkę postarali się tutaj z tą naszą Valerie ten kontakt zdobyć i fajnie, jakby Marietta, bo wiecie co, ona nie ma żadnych przyjaciół. Ja wiem, że ten charakter jest dosyć taki nietypowy i dziwny, ale myślę, że chociaż z siostrą swojego narzeczonego i przyszłego męża mogłaby mieć w miarę fajny kontakt, co nie, tylko żeby ona nam tutaj nie uciekła. Bo ja o wiecie, co z tymi utrzymywaniem kontaktów ostatnio mam. Yy, no czy znaczy ostatnio, w ogóle mam problem, ja już zapominam w ogóle o tym. A Simon to też jest potrzebne. Gdzie ten nasz młody? On tutaj nie wejdzie, co nie? Dobra, okej, okay, Marietka, yy, postać tutaj Sima Rudolf i co myśmy mogli tutaj. O, my ostatnio z tym panem yy, obejrzyj wyposażenie. Możemy tu coś... Nie, 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 to czy. Ja to coś źle kliknęłam. A jest woda sodowa. Możemy tutaj coś kupić i sobie coś kupimy, ale ona chyba najpierw musi trochę zjeść. Aczkolwiek, wiecie co? Ja się boję, że ci Simowie mi przytyją, chociaż ja nie wiem, ja się tak tego boję bez sensu, aczkolwiek nasz. właśnie, wrócimy do domu z Alanem i będziemy mu musieli dzisiaj go troszeczkę przypilnować, żeby on ćwiczył i pisał książki, więc wiecie co? Chciałam troszeczkę tutaj atrakcji sobie wygenerować na ten dzisiejszy dzień, skoro mamy weekend i moi Simowie mają wolne, no ale jednak Trzeba do domu wracać niedługo i załatwiać te sprawy codzienne. Czy ty się na, n, n, najesz tym napojem? Chyba nie bardzo. Wciąż wpić taki napój to nie jest zbyt zdrowe, co nie. Co to jest? Czego tu działa? Rzuć składniki. Co my tam mamy wrzucić? Ej, to jest do napoju A, bo to jest, to jest ten bimbrownik, nie? Wygląda jak bimbrownik. Wszystkie truskawki wrzucimy. I co? Będziemy mieli napój? oj fajnie, chociaż nie, to Marietka, no przecież ty nie możesz, ty w ciąży jesteś, ty nie możesz, ty ewentualnie możesz, ale już brzuch ale wiecie co, te brzuchy rosną Simką w ciąży niesamowicie szybko w tych Simsach 4 ja po prostu nie wiem, wczoraj, przedwczoraj się straliu dziecku, teraz już wszystko. Tutaj, dziecko jest ten masz, nasz mały. On też będzie głodny. O, ty się z kimś tutaj może kogoś poznasz i się pobawisz. Przecież na to to jesteś. Co to takiego? Ty jesteś na to jeszcze troszeczkę za mały, ale fajnie, że tutaj kogoś sobie już wyhaczy. No trzeba czasami chodzić na to miasto. Dobra, moi drodzy, Alanie, co ty robisz? Czytasz książki, kochany, a gdzie jest Twoja siostra? Zaprosimy ją też do domu, wiecie? Żebyśmy mogli sobie już tam na spokojnie z nią pogadać, a wyślemy, żeby pisać książki, bo on musi pisać książki, ale już za, za, za będziemy niedługo na tym zarabiać troszeczkę więcej. To będzie już miało większy sens. Aczkolwiek ostatnio mieliśmy prawie 5000 tysięcy simolonów, tylko ja wydałam to na nowe ściany i na, oczywiście, bibeloty. A bo chciałabym tam zrobić jeszcze więcej. Dużo, dużo więcej w tym domku, ale no mówię, nie będę wpisywać kodu. A czy to chcę uruchomić? Marietka, weź ten napój, zrób dla Alana, chociaż ty nie możesz, to on się ucieszy, że będzie mógł się napić. Dla Weny, sw dla swojej przepięknej w przyszłej literackiej weny, której dostanie na pewno wypijając ten przewspaniały napój. Zdobyta umiejętność ważenia napojów. Okej, okay. a gdzie go mamy? Czy to już jest gotowe? Nie traćmy już na to więcej czasu. Robimy napój i wracamy do domu, bo nasz pisarz musi pisać. Wiecie co? Strasznie długo to trwa. Ja nie wiem, czy ja chcę czekać. Nie mogę już nic z tym robić. To wam naprawdę musi być zostawione na... Przecież jeszcze do 15 poczekamy, ale czy mi na... tak no, zależy na jakimś bumbelkowym napoju z procentami lub tudzież bez procentów? Chyba nie. Ale z czystej ciekawości, bo ja nie używałam jeszcze tego, wiecie, bo ja mało brałam. Nie używałam. Nie, słuchajcie, to zdecydowanie za długo trwa i to się nie opłaca, więc jedziemy do domu. Tak jak już mówiłam, Alan to się czuje najlepiej tutaj ze wszystkich. Ej, ładne jest to miejsce. Naprawdę ładne. Fajnie, że są ludzie którzy mają takie zdolności i w galerii można pobrać takie właśnie fajne perełki, które można sobie postawić. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy w domu. Bez akana kto to jest? Co? Jakaś baba chce nas wyciągnąć pieniądze? Nie, 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 nie. Do widzenia. My się nie będziemy dawać nabierać na takie rzeczy. Marietka, ja ci zaznaczyłam, żebyś tego małego tutaj nam wsadziła. A i co ty robisz? Posadź tu. Aha, dobra, ona sobie już tutaj poradzi. Nasza Valerie, czy to my tutaj sobie wyciągniemy jeszcze ciasteczka dla ciebie? Z, tutaj w nowym mieszkaniu ona na, u nas jeszcze nie była, więc no słuchajcie, mamy gościa. Pierwszy gość z takich znaczących, bo tak to, to te sąsiady nam raczej przychodziły i nam tylko utrudniały. Żywota naszego Simowego. O ty nam sprzątasz! jaka ona jest kochana. Ona, słuchajcie, ona nam sprząta. Fajnie! Będziemy częściej Cię zapraszać. No, Mariatka, dawaj tego małego. Musimy mu jakieś fajne ciuchy e, w ogóle przygotować i coś mu dać ładniejszego, żeby on miał na co dzień. Ej, w ogóle czemu w półściankach się drzwi nie chowają? Ja tego kompletnie nie czaję. Alan, zobacz, jak Ty masz tu ładnie. No, popatrz, chłopie, pisz jakieś książki, napisz. Wróć do pisania, co on... E, Rudy i Julia ostatnio pisał. Nie wiem, co ja mam z tym Rudym. Słuchajcie, przepraszam, ja się po prostu dam sobie, sobie, ja sobie tak żartuję. Jarmark się rozpoczął. Nie, dziękuję, do widzenia, nie chcemy, mu mu was banany. Zobacz, o i wszystko tutaj działa fajnie, jeszcze Maca, ma, i maka, maka dostałeś, mój drogi, tylko bez, bez, bez Logosa. Oj, mój drogi, mój drogi, mój drogi, ale ten, ten komputer, który on miał tam z tej, tej pracy, na początku to on był tak malutki i tak był w ogóle niekomfortowy, że myślę, że tutaj spokojnie on będzie miał lepszą wenę, to znaczy aczkolwiek tak si, si. chodzi o rozgrywkę, no, tak naprawdę takie rzeczy nie, nie wpływają na wenę tak naprawdę. Ale dla mojej wyobraźni wpływają. Młody, czy ty już zjadłeś? Marietka, może. a ty spać poszłaś? Kochanie, nie, śpi jeszcze. W ogóle to chciałabym ten pokój im też. Ja wszystko bym chciała już tu troszeczkę rozbudować i zmienić. Ale to mi coś nie wychodzi, bo potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy. Troszeczkę się zżemnaś, ale mamy gościa i ja naprawdę chciałabym, żebyś ty się skupiła trochę na tej siostrze swojego przyszłego męża, a nie żeby on tylko z nią rozmawiał. Dzieciaka to sobie tutaj puścimy samopas, a my sobie z nią właśnie porozmawiamy, podbijemy te relacje, żeby ona chociaż jedną osobę w swoim życiu miała taką życzliwą w stosunku do siebie, chociaż z drugiej strony to ta Anika z pracy ciągle do nas dzwoni i być może z nią też moglibyśmy mieć w miarę, no właśnie, ona ma tą Anikę. I to nie jest tak wcale źle z tą maniką, ale z siostrą też trzeba mieć dobre kontakty. Właśnie może tak zrobić, żeby ona im udzieliła ślubu, ale ludzie, ja kompletnie nie mam doświadczenia z tymi ślubami. Mi się wydaje, że jak będzie ślub, to mi to nie wyjdzie, bo ja nie robiłam. Ja kupiłam, słuchajcie, ten doda dodatek ślubny tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć tartosę, bo mi się tartosa tak spodobała, a śluby to sobie odpuściłam totalnie. W ogóle to chyba mamy za, za wysoko ten telewizor, ale wiecie co, spojrzałam, że Marietka jest bardzo rozgniewana, ona bardzo. Bardzo by chciała trollować na forach. O, już jest pewna siebie. Zapomniałam wziąć naszej anteny z pracy, żeby sobie kanał o kosmitach poglądać, ale postaram się, żebyśmy to zrobili następnym razem. Nie dać tego telewizora niżej. Trochę, trochę, trochę za wysoko jest, ale. Ale to są kosmetyczne pierdoły. Marietka, postaraj się, przyjazne. Czekaj, 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 czekaj. Komplementy, weź, pochwal strój. Wiem, że Marietka dla ciebie to będzie trudne, ale fajnie, żebyś ty z nią miała jakiś ten kontakt, taki w miarę okej. Okay. Już zostaw ten telewizor. O, jest wściekła Marietka, nie bądź. Oj, duży ten dom. Ja się czuję, czuję tutaj troszeczkę jak w pałacu. Okej, okay, moi drodzy, ja tutaj biorę Marietkę już ten. I oczywiście się tak rozgadałam, bo ja te dni przegram, przegry, przegrywam zupełnie inaczej, jak mam. Wiem, że nagrywam tylko jeden dzień, i taki gadulec mi się włącza, że ten dzień trwa tyle czasu, że ludzie. Kochani, ja nie wiem, potem pewnie nie będę wiedziała, jak to skrócić. Poproszę, zostanie strażniczką obrączek, ale to chyba pewnie jedno z tych można poprosić, ale to ja jeszcze nie wiem, bo te, te ślubne to wiecie co, a weźmy, że no, na... Rób raban, ale nie, bo ja, ona, ja, ja chcę, żeby akurat z nią ona miała w miarę dobre kontakty, a to robienie rabanu to może być niezbyt fajne. Pogawędka. Zapytaj o zawód. Ona w ogóle coś robi w życiu? O, Alan napisał książkę. Już gratulujemy Alanie i dziękujemy ci za włożony wkład, który w końcu gdzieś tam kiedyś odczujemy na naszych finansach. Okej, okay, Alanie, ale jeszcze skoro jeszcze nie zaśmierdłeś, chociaż poćwicz troszeczkę. Ja wiem, że ciebie się nie Chce, ale ja nie mogę dopuścić, żebyś to był taki grubiusi, bo ten brzuszek będzie się robił coraz większy. Na razie wyglądasz dobrze, ale my nie możemy tego zaniedbać. Okej, okay, moi drodzy, ja Marietce też jeszcze wracam, wracam do niej, aby włączyć jej, żeby trollowała na forach. Moi drodzy, w następnym odcinku widzimy się. Myślę, że wtedy, kiedy nasza Marietka będzie rodzić, ja jestem tak bardzo ciekawa, co tam będzie. Ale myślę, że z Rudolfem to my sobie w miarę już tutaj radzimy, więc z drugim dzieckiem sobie też spokojnie poradzimy, bo ja się bałam, że sobie nie poradzę, ale chyba nie jest tak źle i będę kupować dodatek razem mraźniej, więc myślę, że to będzie troszeczkę już ciekawsze i dla mnie i dla oglądania, dla was. Okej, okay, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już wkrótce. Pa.